Witam na kanale Solastyczki z Ameryki. W zasadzie ten odcinek będzie uzupełnieniem do odcinka 266. W odcinku 266 mówiłem Wam, jaka może być przyczyna, kiedy formatówka nie tnie pod kątem prostym, pomimo tego, że między prowadnicą wózka bocznego a tarczą tnącą jest kąt prosty. Także jak ktoś tego nie oglądał, to zapraszam. To jest numer odcinka 266. I tam zacząłem mówić, dlaczego obecnie i dlaczego jest lepiej, jeżeli ta prowadnica wózka bocznego na wózku jest z przodu, od strony operatora z przodu, a nie z tyłu. I zacząłem mówić i oczywiście przeskoczyłem temat na inny temat i nie skończyłem. I dlatego dostałem wiele pytań i pod filmem i głównie prywatnie e-maili, dlatego, żeby rozwinąć ten temat, dlaczego jest lepiej. I żeby to zrozumieć, to muszę się zrobić jak gdyby zarys historyczny, jak to było. Więc było tak za komuny, że fabryki mebli robiły mebli z płyty. I już. I to były piły panelowe, nikt tam po prostu przemysłowe i nikt tam nie robił wolnej amerykanki. Natomiast jak komuna się miała już słabo i na koniec lat 80., początek 90., mnóstwo stolarzy zaczęło robić na własną rękę z płyty. Ja wtedy też robiłem z płyty meble. I formatówki, tak jak teraz, wiesz, nowej nie można było kupić, o tych maszynach, co są teraz, to nawet nikt nie śnił, że takie mogło być. Więc teraz to wiadomo, jest tu czpień ustalający, tą prowadnicę odkręcić, tylko śrubę od spodu przełożyć, zakręcić. Tu jest do regulacji kąta, jest przełożone i można ciąć, mając prowadnicę tu z tyłu i wkładając materiał od tej strony. Ale dlaczego jest, jeżeli on jest, ta prowadnica jest z tej strony? Nie było to problemu, dopóki piły nie zaczęły mieć, nie tak, dopóki rynek nie wymusił na stolarzach, żeby mieli piły formatowe do cięcia regałów kuchennych czy pokojowych z piłą podcinającą. Tak, w latach, na początku lat 90. jeszcze, to mało który stolarz miał formatówkę z podcinakiem. Wszyscy jechali na wariackich papierach. Takie meble jeszcze pewnie gdzieś po stodołach, po piwnicach stoją. Dlatego mówię, że to była wolna amerykanka i robiło się meble bez pił podcinających. Natomiast potem już rynek wymusił to, że niestety formatówki czy inne piły musiały mieć piły podcinające, bo po prostu płytę wyrywały. Gdy się robiło bez podcinaka, to powiem Wam, jak to było robione tak praktycznie. Więc wiadomo, że nikt nie robił cięcia płyty na jeden regał. No chyba, że był jakiś tam piwnicznym dłubakiem. Normalnie stolarze robili tą, nie jest estimating, jak to powiedzieć, rozpiskę, jak najbardziej optymalnie pociąć płytę, żeby wyszło jak najwięcej pudeł, to się nazywało, tak w żargonie, jak najwięcej regałów, czy tam kuchennych, czy pokojowych. I płyta była tak deficytowym towarem, że trzeba było ogromne ilości łapówek, żeby tą płytę dostać. W tych czasach za komuny, jak komuna upadała, magazynier to był najlepsza fucha świata. To lepszy to chyba był tylko szejk arabski, dlatego że magazynier w każdej branży to był królem i carem. Także co z tego, że miałeś maszyny i miałeś klientów, jak nie miałeś z czego tego zrobić. Do takiej paranoi doszło, może to mówiłem, że jak powstała prywatna fabryka płyty, mieli prasę i folię naklejali na płytę, tak zwany tefol. To była bardzo byle jakiej jakości płyta wiórowa, a ta okleina była jeszcze gorsza. I można było to użyć, używało się praktycznie na boki. Na fronty, nie na fronty, musiała być jakaś ładniejsza, no bo wiadomo, że front sprzedaje mebel. Natomiast na boki to mogło iść.
No i była na początku lat 90. taka presja na te meble i praktycznie ile kto miał mebli na samochodzie, jak przyjechał na rynek, to je sprzedał do 9 rano, że stolarze chwytali się różnych sposobów, żeby tej płyty więcej zdobyć, dlatego że ci, co robili płytę, mieli też ograniczone możliwości, bo tej okleiny było po prostu ograniczony supply, czyli ograniczona, no dostawy mieli ograniczone, oni też. Dlatego jeden ze stolarzy wymyślił, że z jednej strony, żeby na tej, w tej fabryce prywatnej, żeby mu położyli okleinę po prostu jakiegoś tam, ja nie pamiętam co to było, ale widziałem te meble, bo to było w moim mieście i ja znałem tego człowieka dobrze. Więc on wymyślił to, że z jednej strony położyli mu płytę, a z drugiej strony, bo wiadomo, że nie można położyć na z jednej strony folii, a z drugiej nie, bo ta płyta się wygnie i nic z tego nie wejdzie. Dlatego musi być z dwóch stron cokolwiek położone. I nawet teraz kładzie się tak, że na widoczną stronę, czy tam fornir, czy coś innego z jednej strony, czy laminat, a z drugiej nieraz się kładzie zwykły papier. I do tej pory takie płyty nawet w Ameryce tu u nas można kupić. No ale wtedy w Polsce on wiedział, że musi być coś z tyłu, ale nie było co położyć, nie było nawet papieru mowy, żeby papier taki szeroki położyć, więc oni wymyślili, położyli gazety. Tak, normalnie gazety, jakie tylko były, ze skupu makulatury wzięli pół samochodu, załadowali, kupili tych gazet i to były tam, od Trybuny Ludu wszystko tam było. Także jak ktoś w Polsce ma takie meble, że otworzy drzwiczki i z tyłu jest gazeta, właśnie było produkowane to wtedy. No ale rozgadałem się i nie doszedłem do tego, jak to było cięte i dlaczego ta prowadnica była z tej strony. Więc jak była taka presja, żeby wyciąć do ostatniego kawałeczka z danej płyty, więc cięło się przeważnie na 8 regałów. Przynajmniej ja miałem taką rozpiskę zrobioną, że nie na 10, nie na 5, tylko akurat na 8 wychodziło idealnie, że praktycznie nie było prawie, że odpadł. I cięło się w pas płytę, to się mówi w pas, czyli najpierw cięło się na szafki dolne, na wieńce dolne, potem w pas się cięło wszystkie szerokości na szafki górne, na półki, na wszystko i potem trzeba było to poszatkować, sformatować. Z tych odpadów, co zostało, potem się cięło jakieś tam cokoły i różne inne rzeczy, no ale odbywało to się tak, że załóżmy, że w pas już jest przecięte i najlepiej było to ciąć zawsze w trzy osoby. Operator był i dwóch pomocników. I tych dwóch pomocników z tej strony podawało płytę, on brał tą płytę, wrzucał tu na wózek, prowadnica była z tej strony i jeden trzymał na brzegu z drugiej strony, a ten, co był z tej strony, przechodził do przodu i jak to tu przyciągnęło się i obcięło, to on to odbierał. I znowu, następny kawałek, następny i potem jak znowu ten jeden pas już był ucięty, więc ten człowiek i ten pomocnik brali następny pas, wsuwali ci tu, trzeba było to ciachnąć, odwrócić i sformatować, dlatego że no wiadomo, jak załóżmy, że to był, cała płyta była tam 2,5 metrowa i to jest ten pas i wiadomo, że fabrycznie to jest ona poobrywana czy coś i jak oni to wsunęli ci tu, no to trzeba było podnieść z lekkim naddatkiem, odciąć, było pięknie, odwrócić, zamknąć, to wszystko było z tej strony i sformatować i ten odbierał. I dopóki to było bez podcinaka, to było ok. Dlatego, że no po prostu trzymało się tu wygodnie i pchało się wiodę. Natomiast jak powstał, trzeba było założyć podcinak, to jaki był problem? Nigdy przeważnie na taką robotę nie cięło się tylko pojedynczo. Cięło się dwie płyty albo trzy płyty na raz. I ja wiem, że teraz maszyny przemysłowe, te panel są tak samo, no po trzy płyty albo po cztery. Najwięcej widziałem, jak na raz było pięć płyt ciętych. Ale na formatówkach my wtedy cięliśmy
na początku lat 90. minimum, mówię, minimum po dwie, a często się cięło po trzy, dlatego że było szybciej. I jeżeli każdy wie, jak płyta meblowa jest śliska, bo jeżeli to jest formirowana płyta albo sklejka, to nie jest taki problem. Ale jaki się problem zaczął pojawiać? Jeżeli się cięło trzy, załóżmy, że mam tu trzy płyty, tu mam prowadnicy. Muszę to wszystko dociskać do siebie, a jednocześnie jechać do przodu. Jak tu mi się odsunie od tego, bo podcinak ciągnie do przodu, to już mi traci kąt. I ja osobiście miałem taki przypadek, że ta płyta trzecia od spodu, podcinak ją wysunął i uderzył w tarczę tnącą. Ta tarcza tnąca na tyle się wygięła, że uderzyła w wózek, wycięła to w pinechę i wyrwało chyba jej trzy zęby. Nie tylko węgliki, ale zęby całkiem urwało się. I było wielkie bubum. Nikomu się nic nie stało. I to nie zdarzyło się tylko mi. Zdarzyło się, można powiedzieć, każdemu z moich kolegów, których znałem w mieście. I kiedyś tam się spotkaliśmy, ja mówię, że kurde, taki wypadek. On mówił mnie to samo. Ja mówię, co to wykombinować? No i wykombinowaliśmy, żeby przełożyć, bo to wtedy nie było tak jak teraz, że się jedną śrubę przekłada już. Więc wykombinowaliśmy, żeby wózek miał stąd to prowadnicę z przodu, to wtedy, jeżeli podcinak ciągnie to, to nie uderzy nam o piłę, tylko pcha nam prowadnicę i pcha nam wózek i to powoduje, że jest jeszcze lżej ciąć. I to nieważne, czy jest jedna płyta, przy jednej to nie ma problemu, ale czy są dwie, czy trzy, bo ta prowadnica jest na przykład na wysokość trzech płyt tak samo, także na trzy płyty też nieraz tniemy, ale nie ma problemu, że mi się coś wysunie, że podcinak pociągnie i uderzy w tarczę, dlatego że mam prowadnicę. Druga sprawa, że jest lżej, dlatego że ten podcinak wciąga materiał, pcha mi wózek i że jest po prostu to łatwiej. A jak było, że ta prowadnica była z tej strony, to nie dość, że ja musiałem to wszystko ciągnąć tu i do dołu, to jeszcze jakoś musiałem to wszystko pchać. I to było tak, że jak gdyby przeciwstawne siły musiały działać, dlatego jak człowiek tylko poluzował ten grip, znaczy ten uchwyt tu, żeby to popchnąć, to się zdarzyć mogło właśnie, że ten podcinak wysunął to pierwszo i pierdzielnął i był problem. I to mówię, to się zdarzało wielu, wielu ludziom, wiele, wiele razy. Niektórzy mieli z tym jakieś problemy, że mieli wypadki. U mnie się zdarzyło to i moim pracownikom, i mi się zdarzyło, zanim jak już mi się zdarzyło, to myślałem bardzo szybko, żeby coś z tym wykombinować, bo do tej pory to myślałem, że no po prostu nie ma siły, żeby tego utrzymać. Ale to nie było tak, że to siła, tylko chodziło o to, że ta prowadnica była nie z tej strony, co powinna być, żeby to było optymalne. Także to powoduje, że ta prowadnica powinna być z tej strony, a nie z tej, jeżeli używamy piły maszyny z piłą podcinającą. Jeżeli nie ma piły podcinającej, to nie masz takiego problemu i nie ma takiego pressure, takiej potrzeby, dlatego że mówię, nic wam tego materiału nie wciąga. Natomiast jeżeli piła chodzi podcinająca, to każdy wie, że ona chodzi w tą stronę i że wam wciąga materiał. Jeżeli jest tylko coś luzu, to po prostu ona wam rzuci tym materiałem. Także to jest właśnie to, czego zapomniałem powiedzieć w odcinku 266. Jeszcze jedną przyczyną, dlaczego na początku w Polsce, jak ruszyła produkcja tych mebli z płyty, jak komuna upadła w latach 90., dlaczego te prowadnice stolarze mieli z tyłu, a nie z przodu, była dlatego, że jeżeli mamy prowadnicę tu,
to ten, co odbiera, pomocnik, musi ten materiał wziąć i musi go dźwignąć. I jeżeli to są duże elementy i trzy na raz, to on musi po prostu tu nieźle się natyrać. Jeżeli ta prowadnica była z tyłu, to on po prostu brał to i zsuwał i odkładał. Więc to było dużo, dużo lżej, że brał to tak po prostu i odkładał, wsuwał. A nie musiał tego wziąć po prostu do góry i dopiero przenieść i opuścić. Także to było właśnie główną przyczyną tego, że na początku formatówki miały prowadnice praktycznie we wszystkich zakładach stolarskich, w których ja znałem ludzi, właścicieli, że oni, tak jak ja, mieliśmy tą prowadnicę tu z tyłu. Potem wiadomo, że życie to zweryfikowało. No co, zapraszam Was do mediapartner24.pl, żeby zostawić komentarze tych, co czytali moje książki, tych, co nie czytali, żeby zapoznali się z komentarzami, ewentualnie, żeby sprezentowali taką jedną czy obie książki dla siebie, czy dla kogoś na prezent. Jak się podobało, to oczywiście standardowo dajcie lajka, miłego dnia i niech moc będzie z Wami.